Dzień dobry Państwa w nowym roku. Witam serdecznie. Aleksandra Jakubowska, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o ekologii, ekologizmie, ekoterroryzmie i w ogóle z tym wszystkim, co się łączy z naszą planetą i z tym, że chcemy ją chronić. A dzisiaj w Radiu Tok FM młody aktywista młodzieżowego strajku klimatycznego Tytus Kiszka powiedział: będziemy w tym roku robić takie demonstracje, jakich nigdy nie robiliśmy. To jest ten rok, kiedy trzeba coś zmienić. I o tym, co trzeba zmienić, porozmawiamy dzisiaj z moimi gośćmi. Pan dr Grzegorz Chocian, Eko pro bono, i redaktor Jakub Maciejewski, Sieci. Witam panów. Może zacznijmy od tego, że cała ostatnio gorąca dyskusja na temat ekologii, ekologizmu rozpoczęła się od wywiadu, którego udzielił arcybiskup krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski, który pytany o ekologizm powiedział, że jest to bardzo niebezpieczne, że to jest zagrożenie dla tradycji chrześcijańskiej, bez której my, Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowani od tysiącleci. Kwestionuje się istnienie Boga, Stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka. Znalazłam w internecie taką fotografię, która ilustruje w bardzo skrótowy sposób to, czym jest ekologizm i czym jest ekologia, więc zanim panów zapytam o to rozróżnienie, o właśnie, proszę zobaczyć. Ekologia to są te dzieci, które zbierają śmieci w lasach, a ekologizm to są młodzi ludzie demonstrujący przed chyba parlamentem. Panowie, czym się różni ekologizm od ekologii? Ekologia jest nauką o ekosystemach, o funkcjonowaniu ekosystemów, ale też w takim uproszczeniu pewnym jest to nasza postawa. Jeśli chodzi o podejście do środowiska, do zasobów, do drugiego człowieka również, jako składnika części ekosystemów, ekologii. Natomiast ekologizm jest to pewna ideologia, w dużej mierze gdzieś skojarzona z polityką, która ma zrobić efekt wow, ale niekoniecznie na przykład posprzątać, co było tutaj widać na zdjęciu. Czyli jest dużo zadymy, dużo zamieszania, tak jak na przykład nad Rozpudą. Pamiętamy wielkie zamieszanie wokół obwodnicy Augustowa, a na koniec pozostały tylko śmieci. No tak, tylko że nie myślmy, że sprzątanie śmieci czy segregowanie śmieci już nam przydaje termin bycia ekologicznym, ponieważ jakieś problemy ogólnoplanetarne mamy, to znaczy podgrzewanie się temperatury planety czy ocieplenie klimatu istnieje. Istnieje też potężne ryzyko, że zabraknie wody pitnej w tym obszarze podzwrotnikowym. I faktycznie wymagana jest ogromna interwencja skoordynowana państw, ale nie polega ona na tym, że mamy pić tylko ze słomek papierowych, a nie plastikowych. Nie polega ona na tym, że będziemy segregowali śmieci, tylko tu właśnie otwiera się potężna dyskusja na temat znalezienia rozwiązania i włażą tutaj już konkretne lobby, producenci różnych rodzajów alternatywnej energii, różnych produktów, które mają być ekologiczne, bo się rozkładają, i oni wysyłają swoją forpocztę, zazwyczaj bandę naiwnych dzieciaków, którzy martwiąc się właśnie o brak wody w Afryce, będą tutaj blokowały nam rozbudowę elektrowni, czy stawianie na jakieś, no nie wiem, elektrownie węglowe, czy kopalnie węgla na Śląsku. I to jest taki rozdźwięk. Jest problem faktycznie jakiś na ziemi, poważny, a rozwiązania to są, mówiąc młodzieżowym językiem, jakieś odczapy, za którymi kryje się interes finansowy. No tak, ale niektórzy twierdzą, że ekologizm staje się nową religią, że walka z ociepleniem klimatu ma zastąpić Boga, wartością ma być zrównoważenie zwierząt i ludzi, mamy robić to, co chcą, jeść to chcą, nie hodować zwierząt, nie uprawiać ziemi, bo tego chcą. Wypowiedź pani posłanki Klaudii Jahiry na Komisji Środowiska, a w czymże dzik jest lepszy od, w czymże człowiek jest lepszy od dzika, świadczy o tym, że jednak no, ta ideologia powoli zaczyna być taką no, wyznawaną. No tak. jest to ideologia ewidentnie, dlatego że ona opiera się na założeniu, że człowiek jest złem i człowieka można niszczyć, człowieka można zabijać, a już świata zwierząt nie wolno w żaden sposób, stąd chociażby polowanie na dziki, choćby z tego tytułu, że trzeba ograniczyć zjawisko ASF, jest złem. Wtedy zauważa się, że dzik może być w ciąży, to się zauważa, a jak już człowiek jest, to tylko jest to płód i jest to sytuacja dopuszczalna. Więc podwójne standardy, czyli właśnie mamy do czynienia z ideologizmem, ideologią ekologizmu, wynikającą z tego, że błędnie przyjęto paradygmaty. Człowiek zło, matka ziemia to jest jakiś właśnie czynnik taki i nowy właśnie Bóg, można by powiedzieć. No tak właśnie, to jest rozumiane. Ale Al Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który jest jednym z takich głównych aktywistów, jeżeli chodzi o walkę z zmianami klimatu, w swojej książce napisał, że człowiek jest zarazkiem, tak szczerze, z taką bolszewicką szczerością. Człowiek jest zarazkiem, rodzajem wirusa powodującego choroby naszej planety, zagrażającej życiowym funkcjom. Czyli właśnie najlepiej by było, gdyby człowieka na planecie nie było i planeta się rozwijała. Nowego nie odkrył już w 1960 roku. Klub Rzymski to zauważył, że człowiek jest złem, jest nowotworem naszych czasów. Oczywiście mówiono to pewnie w kontekście jeszcze zdarzeń II wojny światowej, niemniej jednak takie przekładanie i robienie kalki na wszystkie kolejne pokolenia wydaje mi się jest ogromnym nadużyciem, a dodatkowo powoduje, że wyobraźmy sobie, skoro należy ograniczyć liczbę ludzi, to do jakich wniosków możemy dojść? Czy to oznacza, że jeśli by, nie daj Boże, wybuchła jakaś większa wojna, to byłoby dobrze, bo będzie nas mniej? No chyba tak, jeżeli najwięcej ofiar pochłonęła aborcja w ubiegłym roku. Ponad chyba, nie pamiętam w tym momencie liczby, ale najwięcej zgonów, jeżeli to można tak określić, zanotowano w wyniku aborcji. To dlatego, że płód jest traktowany jako element takiej materii jak, nie wiem, no jakieś robaki czy coś, nawet gorzej, dlatego, że tamte muszą istnieć, a płód niekoniecznie. Ale już locha, która nosi w swoim ciele, to już jest poważna sprawa. Ale ta wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego nie tylko spowodowała jakąś taką masę ogromnego hejtu takich zaciekłych wyznawców ekologizmu, ale także dość rozsądne opinie niektórych polityków. I chciałam państwu pokazać, jak pan poseł Sośnierz skomentował, zinterpretował wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego. Podstawą tego rozróżnienia na ekologię i ekologizm jest hierarchia wartości, że kiedy stawiamy w chrześcijańskiej hierarchii wartości, człowiek jest na pierwszym miejscu, znaczy Bóg, a potem człowiek. Człowiek obdarzony duszą, to w ateizmie ta perspektywa zostaje zupełnie zatracona, człowiek staje się tylko częścią przyrody, wobec czego pojawia się relatywizm, który wnika również i do Kościoła. Wypowiedzi takich osób jak Szymon Hołownia, które mówią o prawach zwierząt, są tego elementem i arcybiskup przeciwstawia się temu, żeby temu relatywizmowi, tak ludzko-zwierzęcemu. Na końcu tej drogi jest tylko taki wniosek, jeśli stawiamy na równi zwierzęta i ludzi, jeśli ich życie jest równowarte, tylko one są takimi trochę głupszymi ludźmi w futerkach biegającymi po lesie, to w zasadzie człowiek rzeczywiście jawi się, jak w Matrixie powiedział Agent Smith, jako ten wirus tożący tę planetę, którego należy wyeliminować, bo on zagraża tym wszystkim innym gatunkom. Jeśli one są na równi, jeśli ich życie jest tyle samo warte, no to wyzbywamy się tego poczucia wyjątkowości, które towarzyszyło dzięki chrześcijaństwu człowiekowi. No właśnie, czy ekologizm staje się nową religią? Bo twierdzi się, że już ma nieomylne i bezdyskusyjne dogmaty, ocieplenie klimatu, autoproklamowanych proroków, Greta Thunberg, grzechem jest ocieplenie klimatu, a diabeł nazywa się CO2. No cóż, no ja się zgadzam z wypowiedzią pana Sośnierza. Po prostu rzeczywiście jest to ideologia i wszystko jest postawione na głowie. W efekcie naprawdę zmierzamy do samounicestwienia, w dodatku z przyzwoleniem ideologicznym. Ale jeszcze są także heretycy. Czy my, którzy usiłujemy zachować zdrowy rozsądek pomiędzy tym, co rzeczywiście dostrzegamy, to znaczy, że człowiek czasami zbyt ingeruje w planetę i zbyt staje się siłą niszczycielską, a tymi, którzy uważają, że w ogóle człowiek jest całym złem, to jesteśmy tymi heretykami tej nowej religii? Tutaj można by przypomnieć taką fantastyczną książkę Richarda Weavera Idee mają konsekwencje. To znaczy, jeśli my dziś jakieś stwierdzenie o naturze człowieka sformułujemy, takie z pozoru niewinne, to jutro ono się może przerodzić w totalitaryzm. I tak jest w przypadku także ekologizmu. Jeśli wczoraj powiedziano, no duszy nie ma, człowiek jest zwierzęciem jak każdym innym, no to właśnie nagle ciąża dzika, lochy jest ważniejsza od ciąży kobiety. Jeśli wczoraj powiemy, no niektórzy mają za dużo własności, powinni się podzielić, to nazajutrz mamy już ludobójstwa w gułagach i w systemie sowieckich represji. Więc ważne jest, aby trzymać się jakiegoś systemu wartości, który nie przyniósł takich katastrof w dziejach ludzkości. No i właśnie chrześcijaństwo jest takim jedynym sprawdzonym systemem i ta hierarchia, jeśli nawet jest ateista, to może on na tej hierarchii się oprzeć i być pewnym, że nie wyjdzie z tego jakaś totalitarna ideologia. Ale też warto dodać, że no teraz promuje się ten tak zwany grzech ekologiczny. No to jest absurd, dlatego że nie można zgrzeszyć przeciwko Matce Ziemi, można zgrzeszyć przeciwko Bogu bądź innemu człowiekowi, jeśli oczywiście się wyznaje wiarę w Boga i respektuje dekalog. I wystarczy pamiętać o grzechu zabójstwa, by rozumieć, że jeśli się truje sąsiada, no to też się go zabija w jakimś sensie. I nie trzeba tworzyć dodatkowych grzechów ekologicznych. Wystarczy po prostu realizować to, co już wiemy, tylko konsekwentnie. Ale tu fajnie widać hipokryzję tych środowisk ekologistycznych, ponieważ jeśli śmiecenie, niesegregowanie śmieci jest zbrodnią, jest grzechem, to pierwsze, co powinni zrobić, to najazd na Indie, gdzie zatruwa się po prostu tony, setki tysięcy ton śmieci do tych wielkich rzek, do Oceanu Indyjskiego. Powinno się Afrykę, Nigerię, tam te torfowiska zresztą przy niektórych wyspach produkują masę szkodliwych według nich dla klimatu gazów, więc przede wszystkim to nie zachodnie państwa, gdzie relatywnie ta technologia pozwala nam ograniczać emisję tych, no rzekomo, tutaj pan doktor się będzie lepiej znał, szkodliwych gazów, tylko właśnie Chiny, czarni, Hindusi, oni najbardziej są winni, ale poprawność polityczna nie pozwala. No tak, ale niemieccy naukowcy stwierdzili, że 90% plastiku, które znajduje się w oceanach, wpływa tam dzięki 10 rzekom. 8 z tych rzek to są rzeki azjatyckie, a 2 rzeki afrykańskie. Ale skoro już mówimy o hipokryzji, to chciałam państwu pokazać materiał, który został nakręcony w Kenii, ponieważ wszyscy zachęcają, wszyscy ekolodzy i wszyscy aktywiści ekologiczni zachęcają nas do tego, żeby się przesiąść na samochody elektryczne, bo to jest dobre dla środowiska, bo nie zanieczyszczamy naszych miast. A tymczasem jednym z podstawowych materiałów, które są używane do produkcji akumulatorów, do takich samochodów, jest kobalt. A kobalt jest wydobywany w Kongo, a wydobywają go dzieci. 40 000 dzieci, proszę o materiał, 40 000 dzieci pracuje w Kongo przy wydobyciu kobaltu, ekologicznego materiału do ekologicznych, elektrycznych samochodów. No właśnie, proszę zostawić nam ten film, popatrzymy sobie jeszcze, a my dalej porozmawiamy o tej hipokryzji, dlatego że na przykład naszych 2 polityków ostatnio udało się do Australii, żeby się pochylić nad losem tego kontynentu, który płonie. No i okazało się, że ta podróż 2 osób w klasie biznes do Australii to jest 20 ton CO2, gdy tymczasem przeciętny Polak rocznie wydziela, zużywa 8,6 tony. Więc coś jest, zresztą pani doktor, która też bardzo walczy o ochronę środowiska, udała się z wycieczką do Kambodży. No chyba nie na osiołku tam dotarła. Jest zakłamanie, jest oczywiście jakaś próba robienia takiego efekciarstwa politycznego. To, co się dzieje w Australii, jest ogromnym kryzysem, jest potężną tragedią dla przyrody, dla człowieka. Natomiast jakoś tak pan Rabi pominął to wcześniejsze dane, które mówiły o sposobie rozprzestrzeniania się pożarów i o ogniskach tych pożarów, które wskazywały ewidentnie na podpalenia, bo one nie pojawiały się na zasadzie frontowej, tak tylko punktowo i były bardzo mocno rozsiane, co pokazywało, że coś mogło się dziać wcześniej, a dopiero teraz obserwujemy tragiczne skutki. No ale w Australii wczoraj słyszałam w telewizji informację, że temperatura w Australii osiągnęła rekordowy poziom 47 stopni, o ile dobrze pamiętam, ale z danych wieloletnich wynika, że na początku wieku w Australii odnotowano temperaturę 51 stopni. A zresztą te anomalia, proszę państwa, pogodowe są różne. Na przykład w XVII wieku Tamiza regularnie zamarzała, na Morzu Bałtyckim działały karczmy na lodzie, w XI wieku Grenlandia była zielona, a 200 lat później już skuta lodem i osadnicy musieli się ewakuować. Ja zawsze zapytam w takim momencie, kiedy w Polsce były dinozaury, na przykład w Górach Świętokrzyskich, Ciepłe Morze, no to która elektrownia za to odpowiadała? No, na pewno są zmiany, na pewno człowiek wpływa na kwestie klimatyczne. Tu nie ma wątpliwości. Pytanie, na ile wpływa i na ile nasze działania, które są proponowane, bardzo często przez tych ideologów przyrody, są w ogóle skuteczne. Wiele z tych działań jest absolutnie nieskutecznych, a tylko tak naprawdę doprowadzi do zarżnięcia gospodarki i do tego, że nie będzie mieli środków na to, żeby skutecznie chronić w pewnym momencie. No, optymizmem napawa fakt, że z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że najbardziej skażone miasta na świecie to Paryż, Bruksela, Londyn, Moskwa, Amsterdam i miasta Zagłębia Rury. Dzięki Bogu ani Warszawa, ani inne z polskich miast tam się nie znalazło. Chociaż oczywiście w pierwszej 50 czołówce najbardziej skażonych miast znajduje się bardzo dużo polskich miast. Trzeba tutaj coś dodać, bo to zależy, jakiego typu emisje liczymy. Niestety my wypadamy bardzo źle, jeśli chodzi o niskie emisje, spalanie śmieci. I to rzeczywiście jest problem. Proszę Państwa, za chwilę wrócimy i porozmawiamy o dzieciach w ruchach ekologicznych. Kto je wykorzystuje i dlaczego? Proszę z nami zostać, za parę minut wrócimy do